całym kraju trwały obchody Święta Wojska Polskiego. Tak oczywiście też było na Opolszczyźnie. Rozmowa dnia, Małgorzata Lis-Skupińska, witam Państwa. A moim Państwa gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie obchody trwały od soboty, także u nas w regionie. Wszędzie mogliśmy poznać, zobaczyć, pochwalić się tym, jak wygląda wojsko. Zwłaszcza w tym trudnym czasie, bo przecież no, czas nam się nieustannie zmienia, ale no, rok 2023 jest przecież szczególny. Tak, tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby Święto Wojska Polskiego nie było świętem tylko żołnierzy. I żołnierzom też na tym bardzo zależy. Żeby to było święto narodowe, żeby wszyscy świętowali. Taka jest idea tego święta. Ale znowu, żeby oni nie świętowali, żebyśmy my wszyscy nie świętowali tylko w Warszawie na defiladzie, która oczywiście była spektakularna, była historyczna. 2000 żołnierzy, 200 jednostek sprzętu, prawie 100 statków powietrznych. Bardzo pożądane i wielkie widowisko z wielką frekwencją. No i ale... taka defilada, która wróciła ostatnio, była w 2019 roku. Tak jest, była naszą tradycją, była częścią naszej tradycji od lat, tylko pandemia tą tradycję przerwała. Ale my też prowadzimy politykę zbliżania wojska do obywateli, także w regionach, w powiatach i gminach. I to, że my na Opolszczyźnie zorganizowaliśmy 4 pikniki. Oficjalnie, my to znaczy Ministerstwo Obrony Narodowej, my Wojsko Polskie w Kietrzu, Skoroszycach, Dobrodzieniu, Skarbimierzu. To ma na celu pokazanie, że wojsko potrzebuje wsparcia społeczeństwa i społeczeństwo potrzebuje bliskości też armii, bo myślę, że to jest niezwykle ważne, że nasi mieszkańcy naszego województwa mieli możliwość spotkać tych żołnierzy bezpośrednio. Nie wszyscy mają taką możliwość. Mieli możliwość dotknąć tego sprzętu, nawet wejść do niego. Mówiąc w skrócie, chodzi nam o to, żeby zbliżać armię do społeczeństwa i społeczeństwo do armii, bo to sprzężenie zwrotne jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o morale. I to widzimy także na Ukrainie. Tak, bo zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dostajemy informacje. Tak jak na przykład wczoraj minister Błaszczak pochwalił się, poinformował tak, o zakupie prawie 1000 sztuk nowego sprzętu. Ale dla nas tutaj w regionie są to takie wiadomości z daleka. Chcemy zobaczyć, chcemy dotknąć. Tak, no duże liczby, nazwy skomplikowane, złożone mogą mieć charakter abstrakcyjny dla nas jako odbiorców, ale o tym trzeba informować. I tutaj trzeba też powiedzieć nieco politycznie bardziej, że opozycja bardzo mocno wprowadza opinię publiczną w błąd. Dezawuuje te zakupy. Słyszymy wiele takich wypowiedzi, czytamy wiele takich publikacji i warto się z tym zmierzyć, bo na samym końcu ta defilada i te pikniki mają też pokazać, że ten sprzęt jest, że można go zobaczyć, że można do niego wsiąść, że można go dotknąć, że można porozmawiać z żołnierzami. I prawdą jest, że polskie wojsko przechodzi bezprecedensową modernizację. Od 100 lat, od 1918 roku nie obserwowaliśmy w Polsce z różnych powodów. Dzisiaj musimy bardzo mocno przyspieszać i to się dzieje i mamy prawo z tego być po prostu dumni, a żołnierze zasługują, żebyśmy zgromadzili się wokół nich wszyscy, bez względu na to, na jakie mamy poglądy polityczne, po to, żeby okazać im szacunek, bo myślę, że jest tym dodatkowy symbol, że my tutaj mamy te pikniki, kiedy jednocześnie inni żołnierze są na granicy wschodniej i bronią naszej suwerenności. Ale oni też sobie życzą tych pikników, oni to bardzo mocno mówią. My tam jesteśmy po to, żebyście wy mogli odpoczywać, żebyście wy mogli spędzać swój czas w spokoju, żebyście mogli pracować, spotykać się rodzinami. To jest niezwykle ważne, żebyśmy postrzegali rolę żołnierza Wojska Polskiego jako tego, który nie tylko walczy, jak jest wojna, ale który tej wojnie przeciwdziała w momencie, kiedy odstrasza przeciwnika przed potencjalną agresją. A że agresja jest możliwa, przekonali się Ukraińcy. Tak, żołnierze, który broni naszego bezpieczeństwa w czasie u nas pokoju, ale przecież też tutaj wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, używaliśmy na przykład takiego sformułowania wojna hybrydowa. No to jesteśmy nieustannie ofiarami takiej wojny hybrydowej. No chociażby wczoraj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja poinformowali o zatrzymaniu dwóch obywateli Rosji, którzy rozklejali naklejki grupy Wagnera po Krakowie i Warszawie. Przecież to jest także operacja psychologiczna. Tu grupa Wagnera, czyli płatni zabójcy na Białorusi pojawiają, a w dużych polskich miastach pojawiają się wlepki grupa Wagnera, my już tu jesteśmy. No to przecież to też ma swoje cele, prawda? No ale oni się tutaj znaleźli. Oni się nie znaleźli przez wschodnią granicę. Oni pewnie przejechali jakoś przez zachód, to będą śledczy wyjaśniać.
Ale niech to będzie dla nas taka przestroga, że to zagrożenie jest realne. To są te dziwne próby wojska białoruskiego. Ale oczywiście, no od najbardziej spektakularnych tych prowokacji, jak wlot śmigłowców białoruskich na terytorium Polski, po to, żeby nas sprowokować właśnie do reakcji, do kłótni wewnętrznej. Po mniejsze prowokacje, ale cała ta operacja wokół granicy, czyli użycie migrantów jako broni w wojnie hybrydowej, jest klasycznym przykładem na to, że to zagrożenie jest realne. I dobrze, że mamy ten płot, tą zaporę, to ogrodzenie, które minimalizuje ryzyko przekroczeń, które stanowi taką fizyczną barierę przeciwko tej operacji białoruskich i rosyjskich służb specjalnych, bo one jest szalenie niebezpieczne. Ale też dostajemy takie informacje, jak na przykład taką, że w poniedziałek myśliwce NATO przechwyciły na terytorium Danii dwa rosyjskie bombowce. Takich informacji jest bardzo wiele. Tak? Mamy się czuć bezpiecznie. To jest potwierdzenie właśnie tego, co powiedziałem a propos prowokacji ze śmigłowcami. Czyli proszę zwrócić uwagę, tu śmigłowce białoruskie, tu myśliwce, bombowce, przepraszam, na terytorium w przestrzeni powietrznej Danii. Rzeczywiście Rosjanie jako swój modus operandi traktują prowokacje z użyciem przede wszystkim statków powietrznych od wielu lat. Ważne, żeby tym prowokacjom nie ulegać, żebyśmy my sami mieli takie poczucie, że trzeba gdzieś znaleźć pewien balans pomiędzy histerią, paniką, a z drugiej strony usypianiem swojej czujności. Bo usypianie czujności przed rokiem 2015 prowadziło do tego, że nasi poprzednicy ograniczali liczebność sił zbrojnych, likwidowali garnizony, resetowali relacje z Rosją, bagatelizowali Nord Stream 2. Prawda? Więc to jest duże wyzwanie dla nas. Ale z drugiej strony my też po to pracujemy, szanowni państwo, jak czasem wypowiadam te trudne słowa i mówię o tych trudnych sytuacjach, to nie po to, żeby w jakikolwiek wzbudzać sposób niepokój. Raczej powiedzieć, że od tego jest właśnie rząd, od tego są nasi żołnierze, a w sposób szczególny w święto Wojska Polskiego o tych żołnierzy chciałbym się upomnieć, ale także policjantów, strażników granicznych, którzy w tym momencie, kiedy my rozmawiamy, są właśnie tam na granicy. Wrzucają w nich kamieniami, zdarzają się różne sytuacje zagrożenia. Pamiętajmy o nich, ale najlepiej, jak możemy im okazać naszą szacunek i pamięć, to uczestniczą w tych piknikach wojskowych, obserwując defiladę, będą z nich dumni, bo to jest niezwykle ważne dla ich morale. Panie ministrze, czego życzyć w takim razie Wojsku Polskiemu z okazji jego święta? Tak już kończąc ten dzień. Na pewno tego, żeby ta życzliwość opinii publicznej wokół nich trwała dużo dłużej niż tylko w dzień święta Wojska Polskiego, żeby po prostu ta pamięć o nich była nieustanna i o minionych pokoleniach żołnierzy i o tych obecnych, żeby nie zabrakło chętnych do służby wojskowej, bo rzeczywiście udało nam się zwiększyć liczebność do 175 tysięcy, ale naszym celem jest 300-tysięczna armia. No i wreszcie decydentów, którzy to rozumieją. A do tego potrzebny jest konsensus polityczny, którego ja nieustannie namawiam, bo my potrzebujemy się zgromadzić wszystkie siły polityczne wokół żołnierza Wojska Polskiego, który może mieć różne poglądy polityczne, ale zasługuje na ten sam szacunek i na wsparcie społeczeństwa, które jest niezwykle ważne dla efektywności jego misji. I takie życzenia Wojsku Polskiemu składał dzisiaj na naszej antenie, tutaj w naszym studiu, wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę państwu spokojnego wieczoru.